Cześć, z tej strony Karolina i witam się z Wami w nowym odcinku na moim kanale. Uwierzcie mi, że to już ostatnie razy, gdy witam się z Wami w tej kuchni. Myślę, że jeszcze max 5 filmów z tej kuchni się pojawi, chociaż to i tak zaszalałam z tą ilością, bo w najbliższym tygodniu będą się pojawiać zarówno filmy z gotowania, jak i filmy vlogowane. Koniecznie zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że jesteście ze mną. Robimy masę pysznych, zdrowych przekąsek na słodko, właśnie takich do popołudniowej kawusi. Będą przepisy owocowe, będą przepisy czekoladowe. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy! Zaczynam od tych deserów, które wymagają minimalnego schłodzenia w lodówce. Pierwszą propozycją będą delicje. Składają się one z trzech składników i są to biszkopty, jakiś dżem albo frużelina. Ja użyłam frużeliny o smaku owoców leśnych z All Nutrition. Jest przepyszna i ma idealną konsystencję do tego deseru. I czekolada. Ja użyłam takiej 80%, rozpuściłam ją w kąpieli wodnej, frużelinę nałożyłam na biszkopty i gdy czekolada była gotowa, nie pozostało nic innego jak nałożyć ją na moje delicje. Potem wkładamy do lodówki na jakąś godzinkę i pyszne ciastka są gotowe. Kolejny deser to moje ulubione banany a la Snickers. Ja użyłam dwóch bananów, które pokroiłam tak na cztery części, zaraz zobaczycie jak, najpierw na pół i potem jeszcze na pół. Do tego deseru potrzebne mi będzie masło orzechowe, jakieś orzechy i również rozpuszczona czekolada. Na tak przygotowane banany nakładam masło orzechowe. Im jest ono płynniejsze, tym banany będą smakować lepiej. Moje niestety było bardzo skamieniałe, więc sprawiło mi to dużo problemu, żeby doprowadzić je do takiego stanu, aby fajnie rozprowadzały je się na bananach. Na początku postanowiłam je trochę rozpuścić w garnuszku i o ile na początku to wychodziło, tak potem stało się jeszcze twardsze niż było na początku. Macie jakieś protipy, co zrobić z tak stwardniałym masłem orzechowym? Walczyłam z tym długo, ale w końcu udało mi się rozprowadzić masło orzechowe na wszystkich bananach i następnie udekorowałam je moimi ulubionymi orzechami. Dzisiaj były to orzechy włoskie, ale mogą być to też orzechy nerkowca, migdały, a także wiórki kokosowe, no czy każde inne orzechy. Ostatni krok to polanie wszystkiego rozpuszczoną czekoladą. Im więcej czekolady, tym lepiej. Potem chowamy nasze bananki do lodówki i gwarantuję Wam, że po godzinie deser idealnie jest gotowy. To jest takie pyszne i takie sycące. Czas na ostatni deser, który wymaga rozpuszczonej czekolady. Myślę, że miałam tu około 3 do 4 pasków takiej rozpuszczonej gorzkiej czekolady i wymieszałam ją z dwoma rozkruszonymi chrupkami ryżowymi. Do tego przepisu można wykorzystać również preparowany ryż, ale wydaje mi się, że wafle ryżowe wszyscy mamy w domu. Na tym w sumie można by było zakończyć przygotowywanie naszego deseru, ale ja dodam jeszcze półtorej takiej solidnej łyżki mascarpone. Dzięki serkowi nasz deser będzie taki kremowy, puszysty i delikatny. Kiedy wszystko dokładnie wymieszamy, bierzemy jakieś rękawiczki albo moczymy dłonie i formujemy z takiej masy kulki. Następnie wkładamy je do lodówki na jakąś godzinę, choć to taki czas minimalny. Najlepiej poczekać trochę dłużej, około 3-4 godzin albo i całą noc. Wtedy kulki nie będą kleić się i brudzić nam dłoni. Gwarantuję Wam, że taka czekoladowa bomba zasyci Was na pół dnia.
kolejny deser z masłem orzechowym i kolejny raz walczenia ze skostniałą bryłą masła. Serio, jak macie jakieś protipy, to dajcie mi znać w komentarzu. Wzięłam sobie jabłuszko, pokroiłam je sobie na w miarę równe plasterki i następnie postarałam się wykroić z nich środki. Jest to dość ważne, ponieważ nikt nie lubi jeść gniazda nasiennego. Kiedy to wszystko udało się zrobić, nałożyłam na moje jabłkowe krążki masło orzechowe. Można to zrobić tak delikatnie, a można całkiem sporo tego masła nałożyć, aby nasze owoce były mocno orzechowe. Uwierzcie mi, że połączenie orzechów i jabłka to jest naprawdę przepyszne połączenie. Kiedy w końcu zwalczyłam to masło orzechowe i udało mi się je rozprowadzić po powierzchni mojego owoca, dodałam ulubione dodatki. U mnie to były pestki dyni, można dodać odrobinę wiórków kokosowych i ja wszystko udekorowałam borówkami. Wsadziłam na chwilę do lodówki, ale wcale nie trzeba tego robić. Była masa deserów na zimno, to teraz czas na coś na ciepło. Na ciepło i na słodko. Będzie to lawasz, można użyć do tego też placka od tortilli z różnymi owocami i u mnie z kokosowym kremem natlow. Zabieramy się za delikatne rozkrojenie naszego placka i posmarowanie jednej części jakimś kanapkowym kremem. Ja użyłam kokosowego natlowu. Następnie ulubione owoce, u mnie będzie to banan i truskawki. Truskawki pokroiłam w plasterki i ułożyłam na jednej z części mojego placka. To samo zrobiłam z bananem, możecie użyć wszystkich swoich ulubionych owoców. Ostatnią część mojego placka zapełniłam frużeliną owocową od All Nutrition. Możecie dodać masła orzechowego, jakieś ulubione powidła, a nawet jakiś budyń, pudding, jogurt, sama nie wiem. Niech poniesie Was fantazja. Taki placek składamy na cztery części, aby powstał nam taki kwadracik albo w przypadku placka od tortilli taki zaokrąglony trójkącik i następnie smażymy go delikatnie na patelni. Ja zrobiłam to na patelni grillowej. Wszystko przekroiłam sobie, aby wyszły mi dwa takie poręczne trójkąciki i tak naprawdę całe danie jest gotowe. Takie placki na słodko smakują równie dobrze jak te na wytrawnie. Kolejny pomysł na słodką przekąskę to jeszcze coś banalniejszego niż wszystkie poprzednie przepisy. Będą to po prostu słodkie tosty. I pokażę Wam, że takie tosty śmiało można jeść z owocami. Można użyć takiego tostera albo przygrillować sobie chlebek na patelni, tak jak zrobiłam to ja. Ja moje ulubione tosty podaję z takim domowym serkiem wiejskim, na niego bardzo często dodaję trochę miodu i owoce. W tym przypadku będzie to banan i borówki. Na drugą kromkę można użyć masła orzechowego, co gorąco Wam polecam. Masło orzechowe w połączeniu z jakąś frużeliną albo powidłami to jest chyba najlepsza rzecz na świecie. Ja tym razem jednak zdecydowałam się znowu na dżem, który również udekorowałam bananem i borówkami. Gwarantuję Wam, że takie słodkie tosty również zmniejszą Waszą ochotę na słodkie. Ostatni deser to przepyszny trzyskładnikowy mus. Potrzebujemy banana, daktyli oraz kakao. Ja użyłam aż 12 daktyli, które wcześniej namoczyłam wrzątkiem. Użyjcie jednak 6, maksymalnie 8 daktyli. Okazało się, że mus był masakrycznie słodki. Banana blenduję z daktylami i jedną łyżką gorzkiego kakao. Wszystko zalewam odrobiną tej wody z daktyli, nie nalewam jej jednak zbyt dużo, aby mój pudding nie był zbyt rzadki. Wszystko przekładam do innego pojemniczka i dekoruję ulubionymi owocami. Gwarantuję Wam, że ten deser jest przeboski i ochota na słodkie po nim znika. Jest w pełni zdrowy, tylko nie dodawajcie tak dużo daktyli, bo był naprawdę za słodki. Thank you.
robimy jeszcze szybki test smaku. Zaczynamy od tościków. Ja uwielbiam takie tościki, więc wiem jak smakują, ale spróbuję. Przepychota. Zjem na pewno to na kolację. Jeśli ktoś z Was poszukuje przepysznej frużeliny z SFD, nie wiecie na z All Nutrition, nie wiecie na jaką się zdecydować, to ja Wam mega polecam te owoce leśne. Są przepyszne. Jadłam też wiśniową, też była dobra, ale wiśniowa była dla mnie za kwaśna. Owoce leśne rządzą. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. Próbujemy jabłuszek. One mnie mega ciekawią. Ja lubię owoce z masłem orzechowym, ale spróbuję. Próbowaliśmy jabłuszka z masłem orzechowym, też przepychota. To jest fajny posiłek przedtreningowy. Bardzo go lubię. Pycha. Takie owoce z masłem orzechowym są mega fajną właśnie taką przekąską, bo są w 100% zdrowe. Można też oczywiście wziąć sobie owoc i orzecha, ale to jest jednak pewne urozmaicenie. Jak mówimy o owocach i maśle orzechowym, to czas na banany. Ja banany uwielbiam, szczególnie w takiej wersji. Możecie wierzyć albo nie, ale jak sobie wyobrazicie, to smakuje jak Snickers. Gwarantuję Wam to. Czas na kulę. Kulę trochę mi ubrudzą ręce, bo jeszcze nie stwardniały tak dobrze, ale próbuję. Nie wiem, do czego to porównać, ale to też jest pyszne. Tak naprawdę ten deser ma dwa składniki, bo mascarpone na upartego można by pominąć, ale dzięki mascarpone to jest takie kremowe. To jest przepyszne. Przepyszne. Wszystko, co jest z czekoladą, jest przepyszne, ale to jest boskie. I czas na lawasz tortille na ciepło, na słodko. Próbuję. Mega pyszne. Koniecznie tego spróbujcie. Takie coś można zabrać ze sobą do szkoły i zamiast natlowa można użyć zwykłego masła orzechowego albo jakiegoś innego kremu kanapkowego. Ja użyłam taki, bo po prostu taki miałam. Pyszne. I czas na ostatnią rzecz. I są to moje delicje. Ja ostatnio się chyba uparłam na te delicje. To serio smakuje jak delicja. Przyrzekam, to smakuje jak delicja. Wow. Tak niewiele potrzeba, żeby zrobić zdrowy deser. Okej, ogólnie jest już dobrą godzinę albo i dłużej po nagraniu całego filmu, a ja się właśnie zorientowałam, że nie spróbowałam mojego musu bananowo-daktylowego, więc spróbujmy go. Ale słodki. O kurczę, 12 daktyli to za dużo. Myślę, że 8 byłoby lepsze, albo i 6. 12 to strasznie dużo, nie dawajcie tak dużo. Ale pycha. Boskie. Mega słodkie. Słuchajcie, ja już nie przedłużam. Jestem zaskoczona, że wszystko wyszło takie smaczne. Czasem są rzeczy, które smakują mi po prostu bardziej, a niektóre mniej. Dzisiaj wszystko z chęcią powtórzę. Niektóre z tych rzeczy już jadłam, a niektóre na przykład jak delicje są dla mnie nowością. I na pewno do nich wrócę, bo wyszły przeboskie. Jeśli Wam się dzisiejszy odcinek podobał, to koniecznie zostawiajcie łapeczki, subskrybujcie mój kanał, nie zapominajcie o dzwoneczku, dzięki niemu pamiętacie o moich filmach. Piszcie w komentarzu, który deser podobał Wam się najbardziej, a ja zapraszam Was już jutro. Cześć!